Robiąc zakupy w sklepie KFD.pl wspierasz rozwój kanału KFD. No, przy okazji nagrywek wypłynęło moje zdjęcie z komunii, ale wtedy jeszcze nie było całej nagonki i hejtu na gluten, więc przejdzie. Natura, jakby nie patrzeć, czyli coś, z czym nie do końca żyje za pan brat, ale tak na poważnie to... No ja pochodzę z małego miasteczka i bardzo często mi po prostu brakuje tych klimatów, w których ja dorastałem, tak? Bo czasami ten smog wrocławski, ten hałas wrocławski mnie przytłacza i każdy, kto z małego miasta się wyrwał do dużego miasta, wie, co to znaczy spokój i taka ostoja właśnie i klimacik takich podmiejskich, malutkich miejscowości. I tutaj jest taka miejscówka, w której ja zawsze lubiłem przebywać i zawsze tutaj można sobie było przyjść i kontemplować, jak to się mówi, na spokojnie, po prostu z różnymi przemyśleniami sobie przyjść, patrzeć się w to piękne jeziorko, posiedzieć sobie na plaży. Co prawda na tej plaży się różne rzeczy robiło, nie tylko się kontemplowało, bo tutaj też się dobrze imprezowało, pamiętam, swego czasu. No ale ja wyrwałem się poza miasto, jak tylko mogę, to właśnie uciekam w jakąś taką guszę, w jakąś taką zieleń, żeby pozbierać myśli i wrócić świeży, bo czasami nie odpoczywam po prostu we Wrocławiu, mimo że mam wolny weekend. I zwykle robię tak, że im bliżej jest zawodów, tym znajduję sobie takie miejscówki niedaleko Wrocławia, gdzie logistycznie można wszystko dograć właśnie z dietą, gdzie jest jakaś tam siłka malutka, gdzie można sobie robić aeroby w terenie. No i dzisiaj tak samo wyrwałem się poza miasto, żeby wam też pokazać mniej więcej, jak jest pięknie w moim rodzimym mieście, tak? Bo nie, jak to się mówi, nieważne gdzie jesteś, pamiętaj skąd pochodzisz, a ja Laskowice mam tutaj, Jelcz Laskowice i tu mam wszystkich moich najlepszych kumpli i tak zostanie do końca życia. No i potem pojedziemy sobie do moich rodziców jeszcze na bajerkę i na kawkę i coś tam sobie pogadamy, pośmiejemy się. No. A ten niebieski hangarek, który tam widać, tam jest sprzęt generalnie wodny i mój ojciec kiedyś to prowadził, pamiętam, na wakacje. Miałem najlepsze wakacje chyba w życiu wtedy, bo miałem najwięcej koleżanek, które przychodziły się przypucować, żeby popływać rowerkiem. No i też pamiętam, jak byłem małolatem, to potrafiłem sobie te jeziorko całe, czy staw, w obie strony przepłynąć kraulem. Dawałem rady, tylko zawsze ktoś szedł wzdłuż linii brzegowej, żeby mnie asekurował w razie w, gdyby mi się coś nie powiodło i zawsze pływałem bardzo blisko brzegu, żeby właśnie nic się nie stało po drodze. No. A teraz jadę do mamy i do taty, po prostu, bo jest niedziela i trzeba ich odwiedzić. No. Coś przy okazji zjemy, prawdopodobnie napijemy się dobrej kawy, z dobrej ręki, bo mama wie co dobre. No. Mamo! Kanapki rób! U rodziców jesteśmy teraz. Aha, U tata. To ja mam talent po tacie ponoć. Do nagrywek. Bo ty też przecież w kabarecie pół życia. No nie pół życia, ale za 3 lata na no, studiach. No to widzisz. Uruchomiliśmy właśnie wehikuł czasu, perpetuum mobile. Mama szuka zdjęć z przeszłości. Jak coś wygrzebiemy ciekawego, to na pewno to zobaczycie. Jaki byłem ancymonek. Taka twarz prawdziwego wtedy łobuziaka. No ty, no przecież łobuzowałem trochę, nie? Szkole. Nie będę głośno mówił. Dlaczego wyleciał z jednej szkoły do drugiej i mnie tam molestował?
O, patrz, siatkóweczka, popatrz. A jednak się grało. Miałem dobrego trenera wtedy, który mi szybko uświadomił, żebym dał sobie spokój z tą siatkówką i poszedł na siłownię. Ja mam nie, te, i, mamy też albumy. I skąd tak? Wyż jeszcze był pamiętny, to się odbaczyło. To wygrałem. No. No. Całe zawody. Siebie przeskakując no, tak, podstawowce. Pamiętam. Tak. Potem... I biegł, nie, bo był najpierw tu zakaz, jest, że jest on piękne zdjęcie. W trójce, będąc, sobie. Ucząc się wtedy, się odbaczyło, no. Już nie pamiętam. No, no. I miałeś zakaz, bo coś nabroiłeś. Zakaz udziału w zawodach. No. I w ostatniej chwili ja zadzwoniłem, że może i on no. Biegł z trójki, czyli do dwójki, to jest 2,5 kilometra i zaliczył bardzo dobrą rozgrzewkę. No. I przyjechał na zawody. A coś było, że nawet, no rzeczywiście. Skoczył dużo, bo około 160, a ty miałeś tyle wzrostu. Czyli no... I potem latami nikt... Ta sprawność wyszła już dawno temu. A potem mnie zapisałeś do ławy na dwubój. Mhm. Nie tyle, że co byliśmy u tego znanego... Ostapski. To on był teraz trenerem kadry. No, też się tam zajarał. I tam jak tam tak, jak siadłeś 200 kilo. Nie, chyba, no coś? Gdzie 200 kilo? Nie? To było podnoszenie ciężaru. Tak, no, ale 90 kilo chyba siadłem w wieku 15 lat z przodu, trzymając sztangę. Pierwszy raz w życiu, wiesz, w ogóle przysiadł, bo się złapał tak, za głowę. W ogóle tak, bo ty pierwszy raz tak miałeś do czynienia konkretnie ze sztangą. Tak, jakoś tam... Bez żadnych podejść, bez niczego, prostym no. Kręgosłupem i innych, nie? Tak. Ustawień, już wydziargał 90 do góry. I on już mi proponował tam, że buty już dostanę, żeby nie tylko tam do tej sekcji. Byłeś wtedy strongmanem. Nie, no ja już nie chciałem tego robić, bo on mi nie pozwalał trenować bicepsów, klatki piersiowej, tak? Mi się to już w ogóle czyli nie podobało. Czyli zmuściło cię to tak, ja chciałem już ręce, wiesz, inna muskulatura. Już tak. Chciałem być dopakowany, pamiętam. Nie? Intuicyjnie wiedziałem, co to są cukry proste, co to są cukry proste i banany szły od samego początku. I ty pamiętasz te pierwsze zawody? Ale to było? Roku nie przypomnę. Do 2008 roku. Że to była jak? Ostrów Mazowiecka. I tam pierwszy raz chyba wadzę do 90 kilo. No, do 90 kilo i zalany totalnie. Znaczy, może nie totalnie, ale bez formy. Taki, bo jeszcze się sam przygotowywałem. Pierwszy raz tak, nie do końca dotrenowany, nie do końca wiedział co robi. No, nic nie wiedziałem co robi, modliłem się, żeby zejść z tej sceny. No, modliłem się, żeby nigdy więcej, to jest jakieś chore. No, ale było tak wycieńczające. Aha, myślałam, że miałeś poczucie takiej kompromitacji. Nie, no byłem siódmy chyba, czy ósmy na 14 osób, a tam były same gwiazdy. Później się mistrzowie Europy i tak dalej, no, jak pamiętam. Ale pamiętam, że jak zszedłem ze sceny, to powiedziałem sobie, nigdy więcej na to nie wyjdę, to jest jakieś dziadostwo. No i pierwszy raz się tam tak wysmarowałeś, że wszystko ci pociekło. No tak, woda poleciała, bo nie byłem odwodniony. No, i mimo, że dwa dni... Szlaczki kolorowe tak, na ciele. Mimo, że nie piłem dwa dni nie piłem, bo myślałem, że trzeba się odwadniać mimo wszystko. A odwadnianie ma sens tylko wtedy, kiedy jesteś odtłuszczony, a ja nie byłem odtłuszczony, a się odwadniałem. A z których zawodów wróciłeś taki bardzo odwodniony, że poszedłeś do lekarza tutaj w Laskowicach? Były mistrzostwa Polski. Ja tam wróciłem z brązowym medalem, ale wróciłem odwodniony, byłem za bardzo, że mnie skurcze łapały w szczękę i ja nie mogłem mówić. Tak, bo wypukałem za dużo tego wszystkiego i nie wrócił mi poziom minerałów i elektrolitów i on mi rzeczywiście przepisał potas, magnez w dużych ilościach i tak kazał solić więcej, takiej starej daty. Tak, trafiłeś wtedy na, bo to był okres wakacji i lekarz, który mógłby cię skrytykować, ten był ogarnięty. To ten był ogarnięty stary profesor, który zastępował lekarza rodzinnego, bo to był okres wakacji, taki profesor pod muszką. I ani Michała nie skrytykował, ale wbił się w temat, wiedział od razu o co chodzi.
I pamiętam, że po kilku dawkach tych leków te skurcze wróciły. A ja pamiętam twoje pierwsze zawody, jak pojechaliśmy razem do... Ty pojechałeś to dużo wcześniej. Do Kłodzka? My dojechaliśmy, pojechaliśmy do Kłodzka. To wszyscy pojechali, tak. Tak. Bardzo wtedy te zawody przeżyłam, no bo jako matka pierwszy raz widziałam w ogóle takie zawody i siedziałam tak incognito na scenie. No nikt nie wiedział, że to moja mama. Że jestem mamą Michała. No ja dzięki to temu tam mogłam, było. I dzięki temu mogłam słuchać komentarzy, którymi się dzielili widzowie. Siedzieli za mną albo obok mnie. I pamiętam dwa komentarze. Jeden komentarz siedziało takie jury, które... Sędziowie. Ale oni nie brali udziału bezpośrednio w tych zawodach. No. Oni byli jakby byli widzami tych zawodów, ale byli też sędziami tej dyscypliny. No. I po którymś wystąpieniu Michała, jeden z nich, ty chyba miałeś wtedy numer 9. W takiej luźnej rozmowie między sobą mówią, jeden z nich mówi tak: ja stawiam na tą dziewiątkę. Zobaczcie na tego chłopaka z dziewiątką. Duże szanse. On kiedyś w Polsce zamiesza. Użył takiego określenia. Ja wtedy się odwróciłam, powiedziałam, to jest mój syn. Tak dumnie. Tak dumnie. On mówi, to kiedyś pani syn zamiesza. No i komentarze dziewczyn, które siedziały koło nas, takie podekscytowane, to jak Michał wychodził, wybierały go spośród wielu zawodników stojących na scenie i mówiły, zobaczcie na tą dziewiątkę, ale ciacho. Ale to jeszcze ciacho do 90 kilo. Tak, no, mniejszy, szczuplejszy. Rozpromieniona się odwracałam, ja mówię, tak, to jest mój syn. Diabeł. No, pamiętam komentarzy. Ale tam były dobry numer, bo ja przed wyjściem na scenę się piję alkohol czasami, mm-hmm. żeby waskularyzacja wyszła, żeby użylenie było, mm-hmm. i żeby była ta pompa mięśniowa, bo cukier szybko podnosi ciśnienie i tak dalej. I ja wypiłem za dużo alkoholu, ja wypiłem wtedy za dużo koniaku. I byłem na scenie tak wyluzowany, pamiętam. Ale ja rzeczywiście. Wyluzowany, no bo byłem pijany. Byłem pijany, brzydko mówiąc, no lekko najebaju na tej scenie. Bo mi mówił, pamiętam, że czyli kolega. Bardzo wesoły. Starszy kolega, który startował, już nie powiem nazwiska, powiedział mi, że kolka z whisky jest idealna, czy tam. Ja za dużo tego wypiłem. I dowaliłem taki układ dowolny wtedy na luzaku. Rozumiesz? Najlepszy ever, na pełnym luzie, bo pijany, czyli wiesz, były te ruchy. Owalne, owalne. I o tym napisali w Guscular Development w gazecie, że ja byłem, mimo tego, że zawodnik z numerem 5 był tam poza finałem, to dostał owację na stojąco za układ dowolny, nie? A ja byłem nagrany po prostu na tej scenie, rozumiesz? Nie no, były jeszcze zawody, jak dobrze pamiętam, na Akademii Wychowania Fizycznego i ty tam tam były przed nie, jeszcze. Nie, to było przed zawodami. Aha, to były w Brzegu, tak. Gdzie zostałeś zaproszony przez kogo? A przez to jest teraz profesor, albo doktor nawet, Stefaniak. To był doktor, tak, w 2006 roku ja u tego profesora robiłem kursy instruktorskie na WF-ie, okay. I on uważał, że nawet dobrze wyglądałem już wtedy i był bal sportowca bodajże chyba w Brzegu Dolnym i trzeba było zrobić tam pokaz dla tych ludzi, jakiegoś kulturysty. Ja nie miałem żadnego pojęcia jeszcze wtedy jak to ma wyglądać. To były spontaniczne figury wymyślone tak, w miejscu. Ale że ja zawsze sam szukałem jak się wbić w ten sport i w ogóle dojścia jakiegokolwiek, to postanowiłem, że w tym wezmę udział, mimo że nie miałem o tym zielonego pojęcia. Kupiłem pierwszy bronzer, pamiętam, posmarowałem się tym bronzerem. Sylwetkę miałem już jakąś z zarysami takimi, ale to dobrze wyszło, dostałem owację na stojąco, wszedłem tam na pełnym gazie, bo nigdy nie miałem z tym prośby, trudności, tam byli sami ludzie w garniturach, bo to była gala, ja wszedłem na środek, pamiętam zgasło światło, poszła muza, centralne oświetlenie i ja w slipkach do pływania. W slipach normalnych, bo ja to nie miałem startówek jeszcze wtedy. Zrobiłem pokaz i zarobiłem na tym w 2007 roku. Nie będę. O tym mówiłeś. Zarobiłem swoje pierwsze pieniądze na kulturystyce. No, wtedy.
bo przy okazji nagrywek wypłynęło moje zdjęcie z komunii, ale wtedy jeszcze nie było całej nagonki i hejtu na gluten, więc przejdzie. Michał ma inne podejście do swojej kariery, że tak powiem. W tym sensie, że inne sposoby, metody, no tak. Inne odżywki, inne metody treningu, dosłownie. No. Tak, ale też tak, że co roku większy inaczej. Spokój życiowy, nawet Mateusz to zauważył. No właśnie. Tym swobodniej to tak. Wszystko wychodzi. Ja to właśnie widzę. Mhm. Ja to widzę, te zmiany. One są szczególnie w diecie. Ja zauważyłem duże różnice od roku czy dwóch. Inaczej je. A ja w sposobie myślenia i komentowania tego, co się dzieje. No to tak. No dorośle je chłopie. Mhm. No to Pan Michał, dziękujemy za wizytę przy okazji KFD, tak. Że możemy też uczestniczyć w Twoich filmach. Maca. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, do zobaczyska niebawem. No to mu się tam niedługo widzimy. No. Idziemy. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro.